Serdecznie witamy wszystkich hodowców. Dzisiaj w niedzielę dotarliśmy do kolegi Maćka Wudzika. Przyjechaliśmy tutaj, ażeby nakręcić film zapraszający na loty zimowe i tak jakby porządkujący wszystkie informacje z tymi lotami zimowymi związane. Tutaj mamy, zobaczmy, te gołębie w wolierach, jeszcze te resztki, bo mieliśmy ostatnio, się zakończyły gołębi, ostatnie aukcje, tam jeszcze zostały nam bodajże 3 czy 4 gołębie do licytacji. Tu są gołębie, które zostały już sprzedane i będą jutro wysyłane. Tak. Z tej strony mamy gołębie. Te naloty zimowe przygotowane. O, pokażemy je od razu, one się tutaj przygotowują, już niedługo się zaczną treningi. Od poniedziałku praktycznie zaczynam trenować. Naprawdę są gołębie w super formie. Do nich tylko, przepraszam, dojdą ewentualnie te gołębie, które mamy z tamtej strony, takie 3 czy 4 sztuki zostały, co nam się tu zapodziały. Tam jest jeden belki i dwa angliki. I one praktycznie będą wystawione. Belk ma tylko kartę. Angliki nie mają nawet karty. Nie mają karty, bo w Anglii nie ma kart. A nie mamy rodowodu. A rodowodów ten hodowca nie dosłał, czyli te gołębie będą wystawione. Chyba że ktoś je kupi i zaaktywuje. Będzie tam 10 chyba, czy ileś gołębi wystawionych. Razem będzie około 12 gołębi, z czego będą tak 3 gołębie, tak, czy 4, które będą na normalnie zasadzie licytowane. I będzie można sobie hodowca, który wylicytował, będzie mógł je, że tak powiem, zostawić tutaj albo zabrać. Natomiast mamy takie gołębie, które były wystawione wcześniej na aukcjach, a nie zostały przebite. Wystawimy je ponownie z taką opcją, że 250 zł będzie tak jakby wynosiła za nie nie tyle, co kwota zakupu, tylko będzie za tyle, to jest jakby opłata aktywacyjna na loty zimowe, bo tego chcielibyśmy, żeby tu zostały, gdyż one już są tutaj przygotowywane. Jeżeli ktoś sobie mówi, no to jest 250 zł kwota aktywacji, ten gołąb praktycznie będzie już latał na nazwisko tego, który go aktywuje, lub można sobie zrobić... I wygrywał nagrody, tak. Lub można sobie coś takiego zrobić, że drugą kwotą, która jest, to jest kwota... A to po zakupie już tej pierwszej, tak, płacić 150 zł, tak, do tamtych 250. I wtedy ten gołąb staje się typową jego własnością i po lotach ten hodowca, który go aktywował... Jeżeli będzie sprzedawany ten gołąb, po prostu będzie partycypował w kwocie, która uzyskana ze sprzedaży zostanie. Tutaj te gołębi mamy, zobaczmy, ja tak pokażę jeszcze o... kilkadziesiąt sztuk jest, jeszcze będziemy tutaj dokładnie szczegółową listę mieli. Tą listę w najbliższym czasie... W bardzo fajnej formie. To pokażmy, jakieś macie jednego złapu tutaj może. O, tu mamy... Samiczka. Tam ma numer akurat. 73-38, to jest akurat gołąb tatka Kuźniaka. Tak, i Tadek Kuźniak... Ale chyba ma jeszcze jednego. On ma trzy. Trzy albo cztery, bo sobie trzy swoje aktywował na loty zimowe, wykupił, aktywował na loty zimowe i jeszcze jednego gołębia od Mietka Pięczkiego wylicytował i też go aktywował na loty zimowe. Zimowe, oj. Także tutaj jest tu naprawdę gołąb od Mariana Wieczorka bardzo ładny, który też jest aktywowany na loty zimowe. No jest naprawdę tu gołębi dużo. Będzie czym w zimie lecieć. W zeszłym roku, przypomnijmy, tych gołębi było 40 kilka, strat było na poziomie 2-3 gołębi tylko. Tutaj wierzymy, że w tym roku też się 90, podoba. 52, 13 to jest też piękny gołąb. 0,13? Tak. Czyli to jest chyba Kolniaki albo Robert Klebus albo... No już teraz nie pamiętam tak po numerze. Ale Kolniaki to był ten gołąb. A jest przepiękny gołąb. Opadać zaczęło chyba. O kurczę, zobaczmy, już taka pogoda się robi. No może w poniedziałek nie odbędą się te linii, Maciek. Te gołębie, które będziemy na aukcjach mieli wystawione... No się typowa zima się zaczyna. O Jezu! Dlatego mówię, trzeba je zacząć trenować tak, żeby mówię, się przyzwyczaiły do tego. Słuchaj, Maciek, jeszcze taka rzecz, bo opowiemy te gołębie, które będziemy teraz wystawiać, na bardzo krótko je wystawimy, ażeby po prostu była szansa, żeby te gołębie, jak ktoś się zdecyduje, uczestniczyły w tych lotach właśnie tych zimowych. Tam wszystko, szczegóły rywalizacji opiszemy, pogadamy też w późniejszym terminie jeszcze taki przewidywany plan lotów. My nie będziemy takiego sztywnego planu mieli, wiadomo, że w zimie się pogoda zmienia, będziemy tutaj modyfikować w zależności od tego, opiszemy, jaką ilość mniej więcej lotów planujemy, na jakich zasadach,
Wierzymy, że nam też się w tym roku uda. Będziemy może już Maciek nie będzie chory, to nie będziemy mieli tej czasówki możliwej. Rozegramy tą czasówkę. Znaczy, ta czasówka to jest, mówię, no ciężka, zależy jak to wszystko będzie. O tą pogodę, no, ale zobaczymy. Przy minus 18 to ta czasówka musi być. Spokojnie, damy radę. Za chwilę nie tak pójdziemy tam do Altany. Jakąś budkę może zrobimy przewoźną i z niej do będziemy Altany, tam będziemy jeszcze sobie chwilę porozmawiamy. Dobrze. Tutaj przed chwilą właśnie przeszliśmy z gołębnika, gdzie pokazywaliśmy te gołębie na loty zimowe i akurat się okazało, że ten gołąb, co Maciek go złapał, to był taki gołąb, który doszedł, tu mamy jego rodowód i dlatego go też wystawimy na aukcję. Ten, co mówiliśmy, 90-52 kolegi z Stachelskiego Sławomira, to jest Skolna, to był chyba ten kolniaki właśnie, to tak. Ja mówiłem dobrze. Kolniaki i Leszka Tybusia gołąb. Tylko że Leszka Tybusia jest taki problem, ten gołąb już wcześniej mieliśmy go, ale on po prostu jednak ma coś ze skrzydłem. Uderzył gdzieś i praktycznie... On na loty się nie nadaje zimowe. Było, nie, na loty zimowe się nie nadaje, on bardzo fajny gołąbek, bardzo ładna samica, z tym, że no mówię, to skrzydło, ten gołąb wrócił po kilku dniach później, co on nie poszedł nawet na finał, co parę gołębi zginęło przed lotem finałowym i on jako jedyny z nich wrócił i po prostu to skrzydło już mu wisiało i ma coś z tym skrzydłem do dziś. Ale jest bardzo ładna samica. Jest bardzo ładna samica. Tutaj zrobiliśmy zdjęcie, dlatego wystawimy na aukcję. A tutaj jednego akurat, którego kolega Maciek tam, jak pokazywaliśmy, złapał, to też się okazało, także te gołębie za chwilkę się pokażą na aukcjach. Loty zimowe, no teraz wystawimy je na parę dni jeszcze do soboty na jakąś tam aukcję lub aktywację tych gołębi, no i później zaczynamy już ostro treningi. Gołębie praktycznie muszą przejść teraz kurację taką, zrobię im typowo ziołową kurację przeciwko tam koksydiozom, no i praktycznie już muszą wejść na taką karmę bardziej, powiedzmy, energetyczną i bardziej tłustą, jak się zimno będzie robiło. Ale może za plecami jeszcze jakieś gołębie widzę? To są gołębie akurat... To stare widzę, ale nie moje gołębie, to są moje gołębie, ja akurat w tej chwili sobie takie robię wstępne parowania, sobie dobieram gołębie, które mają iść w tym roku do par, sobie na kartce to będę spisywał. No to są akurat wszystko moje gołębie do rozpłodu. Są też gołębie młode po lotach. No, to jest na przykład młody gołąb polotowy, chyba go zostawię do rozpłodu. Leciał cały. Ale to był teraz ciebie. W tym roku leciał bardzo samiec dużo. Samiec widzę taki duży. O, samczyk to jest, mówię, to jest czyste deklaki. Jaki to ma numer gołąb? To są czyste deklaki, to jest 51-18. To jest czysty deklak, to jest po Borkmansach. To jest po Borkmansach. Właśnie dobieramy mu tu i chyba dopiero już widzę, jaką samiczkę do niego w tym roku pójdzie też. To jest, on ma dużo 613, czyli chcę tak troszeczkę odbiec z tej liny, żeby nie były tak imbredowane te gołębie. I tu mu damy. No, tu jest też taką młodą? To jest młoda samica w tym roku przywieziona z belgijskiej, z holenderskiej hodowli. Też gołębi Deklak. Jest jedna z lepszych hodowli, nie będę tu ich teraz reklamował, bo ja jeszcze muszę trochę tych gołębi przywieźć, a tak zaraz wszyscy inni się rzucą na nie, dlatego to są to gołębie, samiczka będzie do tego samczyka. To raczej będzie para, tak, i to będzie tak sparowane. No to mówię, takimi gołębiami się mogę pochwalić. No. Tak samo jak tu mówię, te gołębie nie znają, są prowadzone typowo na preparatach ziołowych. Te gołębie naprawdę nie wiedzą, co to jest lek. Gołębie lotowe oczywiście dostają rzęsiste koksydioza, to jest podstawa, to tam nie unika praktycznie, a reszta jest wszystko na ziołach. Tu chciałem jeszcze pokazać na przykład samczyka. Jego ojciec jeszcze jest w gołębniku, też jest... To młody? Nie, stary. Nie, no 2010 to jest, rok. To chyba. Jest czwarty rok. Czwarty, to jest czwarty rok. To jest jeden z moich najlepszych gołębi kiedyś lotowany. To jest jeden z lepszych gołębi rozpłodowych. To jest czysty Jansen z linii gołębi Kampais. On ma w swojej historii kilka pierwszych konkursów. Do niedawna jeszcze karmił teraz młode. Ostatnie takie późne bardzo sprzedaliśmy. To jest Jansen Kampais, kilka pierwszych konkursów, masę konkursów w pierwszej dziesiątce, w pierwszej setce. Przez kilka lat naprawdę bardzo ładnie latał. Jego ojciec w 2001 był najlepszym gołębiem w Polsce w C-klasie, 6,33 koeficjent w ten czas miał. Jest jeszcze jego ojciec z 99 roku i też muszę powiedzieć, żyje i wszystkie jajka, które miał w zeszłym roku, były pełne.
miał młodą samiczkę w tym roku, nawet go tu nie przynoszę, bo na pewno mu dam też młodą samicę. No to jest naprawdę gołąb, którego bym nie sprzedał za żadne pieniądze. Czyli mamy tutaj... Tak, tu jest na przykład też bardzo, bardzo fajny gołąb, do którego... Znaczy tu pójdzie typowo na linię. Tu pójdzie typowo na linię, to jest ostatni wnuk z gołębi takich typowo latających 613, to jest od braci Borkmans, czyli to jest, mówię, to jest jak 613, tam jest jego zdjęcie, o, tam jest 613 z tyłu, to jest skóra zdjęta z niego. No jest, to jest raczej upierzenie. Upierzenie, no, ósmy rok, gołąb bardzo ładny i do niego przyjdzie samiczka, ja już to sobie, o, i to jest też, będzie na linie, też jest to samica. I kiedy one już będą sparowane? Tak w ten? One będą parowane na koniec grudnia, nie? Czyli jeszcze sobie tu posiedzą? Jeszcze sobie, znaczy nie, one pójdą osobno, ja sobie tam na kartce, żeby to później, mówię, będą loty zimowe, to wszystko, to nie będzie czasu. I to będzie taka para, nie? No dobrze. Tu jest trochę tych, mówię, no gołębie są naprawdę, no tu jest też piękny gołąb, to jest czysty gołąb, to jest na linie Gondengentala. To jest na linie Gondengentala, Hengwan Limp de Prut, czyli tak samo czysty gołąb de Klak. No, gołębie są naprawdę w wyśmienitej formie. Mogę się nimi chwalić z czystym sumieniem, każdemu mogę je polecić. To jest Borkmanska. Borkmans i z tą samicą miałem bardzo przygodę taką, że po przywiezieniu strasznie zachorowała. Praktycznie wszyscy mówili, że jest do usunięcia. Mam już kilka lat, dała wyśmienicie. Ona jest z tego roku, bo czerwonobrączka, nie pamiętam, to jest belgijska. To jest... dziewiąty? Nie. To jest... Nie, holenderska. To jest holenderska, tak. Holenderska to jest... Nie pamiętam czerwony, kiedy był. Dwunasty. Ona w 12 roku jako młoda tak zachorowała, że praktycznie no, nie było szansy, ale ją wyciągnęliśmy. No, jest matką naprawdę wielu, wielu dobrych gołębi. Które latają i w Polsce, i w Niemczech, w Norwegii, no to są gołębie. No i teraz sobie mówię, na tym topologia polega, teraz sobie tu parujemy. Kolega sobie to weźmie, przyparuje, tak spisze jak ma być, odstawi, a później pod koniec grudnia, tak jak mówił, je sparuje. Także na razie dziękujemy bardzo, zachęcamy, no będziemy te loty zimowe relacjonować, co tu się dzieje, także zachęcamy do oglądania. Myślę, że tak jak w zeszłym sezonie, wszystko będziemy, każde wypuszczenie, to wszystko filmować. Dokumentować. Tak, praktycznie. Praktycznie zobaczymy, jaka zima będzie w tym roku. Rok temu wyszło to bardzo fajnie, tam praktycznie nie było strat. No teraz się ta zima może zapowiada, o proszę, zaczęło właśnie pierwszy śnieg prawie. Troszeczkę szybciej, czyli no zobaczymy, jak to będzie wszystko wyglądało. Także dziękujemy, do zobaczenia, dobry lot. Dobry lot.